Dzisiaj, drodzy widzowie, przeniesiemy się na piękną Jamajkę. No nie, 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 zaraz, to chyba nie tak było. Przeniesiemy się na Jamajkę, którą rządzili piraci. Cześć, z tej strony Marek. W dzisiejszą dla Was grę Jamajka, która opowiada o wyścigu piratów dookoła wspomnianej właśnie wyspy Jamajki. Gra jest jednym z tych dwóch ostatnio dominujących tematów w naszych planszóweczkach, czyli po jednym mamy piratów, po drugim mamy zombiaki. Jaka to jest gra? Dla jakich graczy? Czy to udana produkcja? Czy warto ją kupić? Zapraszam na mój materiał. Tak więc w ten sposób wygląda nasza rozłożona już gra. Głównym elementem jest plansza, która jest, jak widzicie, mapą Jamajki, dookoła której odbędzie się wyścig. Wszyscy gracze, reprezentowani przez takie oto plastikowe modele statków, zaczynają na polu startowym i poruszają się wokół wyspy, zatrzymując się na różnych polach, płacąc za pobyt tam i zbierając czasami skarby, które znajdują się w pirackich kryjówkach. Na środku pola gry znajduje się miejsce na dwie kostki. Aktywny gracz na początku każdej tury rzuca nimi, tak wygląda rzut aktywnego gracza w tej grze, i przypisuje jedną kostkę do fazy dnia, drugą kostkę do fazy nocy. Na początku każdej tury gracz wybiera jedną z trzech kart akcji, które ma na ręce. Zawsze są to trzy, w puli w sumie jest 11. I zgodnie z tym, co przed chwilą zostało przypisane przez głównego gracza na tych kostkach, wybiera, jaką akcję potajemnie chce zagrać. Kostka zagrana w lewym górnym rogu na słońce, w tym wypadku 4, kostka zagrana noc, w tym wypadku 1. To jest słońce, to jest noc, lewy górny, prawy górny róg, czyli to, jakie tam zostały wrzucone kostki, decyduje o tym, jak skuteczne będą moje akcje. Mamy trzy typy akcji. Są to ruch do przodu, pobranie żywności, pobranie armat, ruch do tyłu oraz dobranie złota. Czyli trzy surowce, ruch do przodu, do tyłu, jest 11 kart. One się wszystkie razem układają w taki zgrabny obrazek, który za chwilę Wam się pokaże. Jak wygląda sam wyścig? Po wykonaniu ruchu gracz zatrzymuje się na jakimś polu. Tych pól mamy trzy typy. Mogą być to porty, w których musimy zapłacić złotem za to, że stanęliśmy na tym polu. Mogą być to pola otwartej wody, gdzie płacimy zapasami pożywienia, bądź też pirackie kryjówki oznaczone takim oto znaczkiem skarbu. Ten, kto pierwszy dostanie się do takiej pirackiej kryjówki, na niej się zatrzyma, otrzymuje z puli na środku stołu jedną kartę skarbu. Te karty skarbu są ich trzy rodzaje. Są to karty dające nam na koniec gry plus do punktu zwycięstwa, minus do punktu zwycięstwa oraz karty specjalne dające nam różne przedmioty. Tutaj specjalna mapa, dzięki której mamy na ręce 4 karty akcji zamiast 3. Oczywiście wyniki rzutu na kostkach mówią nam o tym, w jaki sposób wykonamy daną akcję, jaki będzie z niej zysk. Czyli na przykład w tym przypadku tutaj mamy trójkę, czyli ruszymy się o 3 pola do przodu i dobierzemy jedną armatę. I tak to działa w przypadku wszystkich akcji, to jest bardzo prosty mechanizm. Gracze po kolei odsłaniają swoje karty akcji, wykonują je. Przechodzisz tam pierwszego gracza do kolejnej osoby, ona znowu rzuca kostkami i tak jedziemy dalej. Jeszcze są dwa mechanizmy w tej grze, o której Wam powiem. Pierwszy z nich to mechanizm ładowni. Każdy z graczy ma 5 takich ładowni u siebie i jeżeli mamy je pełne, to musimy wyrzucić coś, nie możemy dokładać do ładowni, który już coś jest, tylko musimy wszystko z niej wyrzucić i wstawić tam nową rzecz. Jest to o tyle wredne, że nie wolno wyrzucać tej rzeczy, którą wkładamy z ładowni. Czyli nie mogę do ładowni z jedzeniem włożyć więcej jedzenia i po prostu wyrzucić to stare, tylko muszę wrzucić swoje złoto albo armaty. Ostatnim elementem, o którym sobie powiemy, będzie bitwa. Otóż załóżmy, że czarny ma tutaj, prawda, czwórkę i miałby się w tym momencie ruszyć 4 pola. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli zakończymy ruch na tym samym polu, co przeciwnik, dochodzi do bitwy. Przed rzutem kostką osoba, która wpłynęła na kogoś jest atakująca, może odrzucić armaty ze swojego statku, ze swojej ładowni, żeby polepszyć sobie rzut kością walki. Jest tutaj taka jedna kostka. Na niej jest oczywiście 6 różnych wyników, od dwójki do 12, które są automatycznym zwycięstwem. Jak ktoś wyrzuci taką bombę, to od razu wygrywa. Ale odrzucamy armaty z naszej ładowni, żeby sobie zwiększyć wynik kostką. Atakujący rzuca. Ok, wyrzuciłem dwie armaty, wyrzuciłem dychę, w sumie mam 12. Potem obrońca może odrzucić armaty z ładowni, żeby zwiększyć rzut kostką. Rzuca, ok, akurat wyrzucił wybuch, czyli automatycznie wygrał, niezależnie od tego, jaki był mój wynik poprzedni. Zwycięzca zabiera pokonanemu z dowolnej ładowni cały
ładunek, oddaje mu swoją kartę skarbu, na przykład negatywną, którą ma, albo zabiera jedną kartę skarbu z jego puli. Ot i cała walka, ale wystarczy, żeby komuś uprzykrzyć życie. Zanim przejdziemy do właściwej oceny Jamajki, zobaczcie, jaka to jest super praska! Oczywiście znowu się to wszystko wysypuje, ale na to nie zwracam uwagi. Każdy surowiec ma swoją przegródkę. Pod tutaj tymi planszami statków mamy miejsce na karty dla graczy. Pod kartami dla graczy jest miejsce na karty skarbów. Pod kompasem jest miejsce na te znaczniki skarbów. Każdy statek ma swoją dziurkę. Nawet jest takie wycięcie na kostki. No czyż to nie jest piękna wypraska? I testowałem to w ramach crash testów i noszenia gry. Nie wysypuje się, jest w porządku. Chciałbym takie wypraski we wszystkich grach. Przyszła pora podsumować Jamajkę. Jest to fajna, przyjemna gra. Dosyć prosta. Generalnie nastawiona na młodszych odbiorców, chociaż duzi też się przy niej fajnie bawią, czego dowiodły moje testy na nich i fajnie się nam ścigało dookoła wyspy. Jest to gra dosyć szybka, w 40 minut, godzinę. Spokojnie możemy się uwinąć, ale jest docelowo dla dzieciaków i traktują jako mało wymagającą grę planszową. Nie wymagajmy tu jakiejś super strategii. Pierwszy plusik damy za całkiem przyjemną, mimo tego, że prostą mechanikę ścigania się dookoła wysp, wybierania różnych dróg, ponieważ to się można rozdzielić, pójść w lewo, pójść w prawo, żeby zgarnąć jakieś skarby albo sobie skrócić drogę. Ta mechanika jest przyjemna, łatwa, lekka, łatwo ją załapać i gra się fajnie i szybko, więc downtime jest niski, ponieważ wszyscy na raz wybierają te karty akcji. Kolejny plus za fajną skalowalność, ponieważ w grę można grać zarówno na 2, jak i 5 osób, co jest wygodne i nie odczuwa się tego, że tam jednym statkiem przy 2 osobach gra komputer, to wszystko działa i można spokojnie sobie w tą grę w dowolną liczbę osób grać, więc za to plusik. Kolejnym plusem będzie fajny piracki klimat, zarówno w instrukcji, czy pudełku, czy tych kartach akcji, które sobie wykonujemy. Tu wszędzie widać, że jesteśmy piratami, ścigamy się dookoła tej wyspy, strzelamy do siebie z dział i jest przyjemnie. Ostatnia sprawa, teraz przechodzimy już sobie do minusów, dotycząca tej instrukcji, mianowicie ona jest strasznie wielka i niewygodnie się to bydle czyta i sprawdza w trakcie gry, bo można po prostu jak za jakąś gazetą codzienną, która powoli chyba wychodzą z życia, bo właśnie nic przez nie nie widać i w ogóle jest to takie mało poręczne, no ale taka jest, jest to klimat, jak widzicie, mapy skarbów. Tutaj nawet o, tak to wygląda, więc klimat w instrukcji jest zachowany. Szkoda, że jest to mało wygodne i niestety szybko się zniszczy, bo takie instrukcje mają tendencję do szybkiego pękania tutaj na rogach, rwania się. Więc instrukcja jest, ale mało wygodna. Jedynym tak naprawdę większym minusem, który dostrzegłem w ramach rozgrywki w Jamajce, jest to, że jak nie mamy żadnych zasobów, po prostu sobie płyniemy, to możemy bezkarnie latać, lać sobie innych graczy. Mi się udało w jednej turze doprowadzić do 3 walk, kiedy nie miałem żadnych towarów na pokładzie. Z jednej z nich fartem wyszedłem zwycięsko i zdobyłem jakieś tam zasoby od biednego gracza, ponieważ nie miałem nic do stracenia, więc to taka troszeczkę niesmaczna mechanika, ale zresztą nie można przegrać, a to jest gra dla dzieci, przynajmniej takie ma nastawienie, więc wszystkim tym, którzy grają z młodszymi albo szukają gry dla starszych, którzy nie chcą tutaj jakichś ciężkich rozwiązań, tylko po prostu sobie pościgać się statkami dookoła wyspy w klimacie pirackim, tą grę serdecznie polecam. Tyle ode mnie na dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku GameTool TV. Trzymajcie się, cześć!